Na kolejnej części, już trzeciej, naszych webinariów poświęconych produktom firmy Radial, których jesteśmy dystrybutorem na Polskę. W dzisiejszym webinarium spróbuję Wam przybliżyć rozwiązania dla studia oraz nie tylko z portfolio produktowego Radiala. Radial jest uznaną na świecie marką, której produkty praktycznie wykorzystywane są wszędzie, gdzie tylko jest konieczność połączenia analogowych lub cyfrowych sygnałów audio. Stał się ikoną w branży profesjonalnej audio ze względu na wysoką jakość swoich produktów. Nazywam się Krzysztof Wangowski, jestem produkt menedżerem Radiala. W naszej firmie mam nadzieję, że wytrzymacie ze mną tą godzinę, a ja postaram się Wam przekazać jak najwięcej wiedzy na temat tychże produktów. Generalnie Radial, tak jak wspomniałem, produkuje urządzenia, które są wykorzystywane wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba połączeń sygnałowych, audio. Natomiast postanowiłem tutaj przybliżyć Wam produkty, które są faktycznie wykorzystywane w studiach nagraniowych, gdzie ich charakterystyka tychże produktów jakby tutaj na pewno sprawdzi się w studio i jest wykorzystywana w studiach nagraniowych praktycznie na całym świecie. Zaczniemy od D-boxów pasywnych, następne będą D-boxy aktywne oraz przedwzmacniacze. Loudboxy, silencery, switchery, kontrolery, miksery, splittery i separatory. Seria 500, troszkę enigmatyczna nazwa, ale to postaram się Wam odczarować tą nazwę. Reampery oraz dystrybutory zasilania. To lecimy. D-boxy aktywne. D-boxy aktywne są urządzeniami, które występują wszędzie, jeżeli chodzi o połączenie audio. Są niezbędnymi urządzeniami, które separują źródło naszych sygnałów od odbiornika, jakim jest, obojętnie czy to nasz interfejs audio, czy przedwzmacniacz mikrofonowy, czy po prostu nasza konsoleta mikserska. Postanowiłem tutaj pokazać w zasadzie dwa rozwiązania Radiala, chociaż tak jak wspomniałem, właściwie wszystkie nadają się do wykorzystania w studio. Sam Radial zdecydowanie jest firmą, której to produkty możemy wybrać bezpiecznie, czyli obojętnie cokolwiek nie wybierzemy z oferty Radiala, możemy być pewni wysokiej jakości tych produktów. Dowodem na to na pewno jest seria J, cała seria J, która jest flagową też serią Jensena, dzięki której Jensen stał się znany i stał się ikoną na rynku profesjonalnym audio. Charakteryzują całą serię J najwyższa jakość produktów, najwyższa dbałość o to, aby sygnał przetwarzany przez te urządzenia był wiernie przetwarzany, bez utraty jakości na wyjściu tych urządzeń. Co tutaj mamy? Mamy tutaj stereofoniczny D-Box JDI Stereo, dzięki któremu z jednej strony możemy odseparować galwanicznie źródło naszego sygnału od odbiornika, czyli naszego miksera przedwzmacniacza, czy interfejsu audio, a z drugiej strony jest to nasze pierwsze urządzenie w torze, w które włączamy, podpinamy się z naszymi sygnałami, które pragniemy zarejestrować. Dlatego jest to bardzo ważne, jakiej jakości jest to urządzenie, bo wszystko, co będzie wychodziło z tego urządzenia, zostanie zarejestrowane przez nas. W związku z tym JDI oferuje nam najwyższej jakości transformatory Jensena, które przetwarzają w bardzo szerokim zakresie pasma akustycznego, a nawet ponadakustycznego, tak jak widzimy. To jest pasmo przenoszenia w zakresie przez dewiacji 1/10 decybela, w zakresie od 10 do 40 kHz. Każdy z transformatorów zastosowanych w D-boxach pasywnych serii J jest ekranowany podwójną klatką Faradaya, która umożliwia nam dodatkową separację przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.
Dodatkowo na transformatorze jest puszka mumetalowa. Mumetal jest to takie tworzywo, jest to metal, który został opracowany właśnie pod kątem ekranowania przed zakłóceniami elektromagnetycznymi i ma 10 tysięcy razy większą skuteczność w ekranowaniu od aluminium. Jest bardzo skuteczny, jest droższym oczywiście materiałem, dlatego występuje tylko w produktach dobrej jakości, dzięki czemu znalazł też zastosowanie tutaj w serii od Radiala. Tak więc mamy bardzo dobry transformator, który jest sercem tego urządzenia. Jest to urządzenie pasywne, może przyjąć dwa sygnały. Podpinamy te sygnały za pomocą złączy jacków 1/4 cala. Jest oczywiście przelot także sygnału wejściowego. W urządzeniu, aby można było sygnał rozszerzyć bezpośrednio gdzieś na, obojętnie czy na jakieś urządzenie odsłuchowe bezpośrednio, czy będzie to wzmacniacz gitarowy, czy będzie to obojętnie coś, co będzie służyło jako odsłuch albo alternatywne źródło z naszego sygnału. Oba kanały mają niezależne tłumiki 15-decybelowe, tak więc możemy procesować w tym urządzeniu dwa różne urządzenia, dwa różne źródła sygnału, nie musi to być źródło stereofoniczne oczywiście. Wspólne jest odłączanie masy sygnałowej urządzenia, które daje nam dodatkową izolację od tak zwanej pętli mas, która jest bardzo częstym powodem przydźwięków sieciowych w naszym systemie audio. No i oczywiście mamy wysokiej jakości transformator, który na wyjściu daje nam symetryczny sygnał o poziomie mikrofonowym i impedancji 600 ohm. To urządzenie działa w studiach nagraniowych właściwie na całym świecie, tak więc możemy być bezpieczni tego wyboru, jeżeli zdecydujemy się na rozwiązania właśnie z serii JDI czy z serii Pro, spokojnie możemy je stosować w naszych studiach nagraniowych, a jak zajdzie potrzeba, bez strachu możemy je zabrać na estradę i realizować koncerty przy użyciu tych urządzeń. Kolejnym urządzeniem, które postanowiłem umieścić tutaj na tej liście urządzeń pasywnych, D-boxów pasywnych Radiala, to jest JD6, JD6, który jest sześciokanałowym D-boxem pasywnym, który bardzo często właśnie jest wykorzystywany w studiach nagraniowych. Ma konstrukcję rakową, jest w stanie przyjąć w tym momencie albo 3 stereofoniczne sygnały, albo 6 sygnałów. Czym dysponuje? Dysponuje 6 kanałami. Przepraszam bardzo. Czym dysponuje? Dysponuje odwracaniem polaryzacji we wszystkich kanałach, dysponuje 6 wejściami jack 1/4 cala, dysponuje 2 wejściami na pierwszych 2 kanałach z łączami także RCA, dzięki czemu możemy podpiąć jakieś źródła systemu miksery DJ-skie, czy odtwarzacze CD, czy cokolwiek, co ma na swoim wyjściu złącza RCA. Posiada oczywiście 6 wyjść symetrycznych XLR, które są symetryzowane pasywnie za pomocą transformatora. Mamy dodatkowo filtry HPF, mamy transformatory Jensena, które są w serii J. Wszystkie pozostałe elektryczne i akustyczne parametry, podobnie jak w serii J, z racji tego, że mamy zastosowany dokładnie ten sam transformator, posiada każdy z wejść oczywiście też tłumik 15-decybelowy, dzięki któremu możemy stłumić z jakiejś bardzo dużej wartości sygnały, które mogą powodować za duże saturacje jakby transformatora naszego. D-boxy aktywne. D-boxy aktywne są to nasze przedwzmacniacze, są to pierwsze przedwzmacniacze instrumentalne, które znajdują się w naszym torze.
W odróżnieniu od D-boxów pasywnych, nie mamy tutaj transformatorze w torze audio. Właściwie w ofercie Radiala jest taki jeden D-box, tylko JPC, który jest dedykowany laptopom, jakimś komputerom stacjonarnym czy źródłom sygnału takiego liniowego, który wymaga dodatkowej separacji galwanicznej. Natomiast wszystkie inne pozostałe właściwie na świecie D-boxy aktywne, można powiedzieć, są to przedwzmacniacze, są to urządzenia aktywne, zasilane na ogół za pomocą fantoma lub za pomocą fantoma lub zasilaniem bateryjnym. I tutaj chciałbym się zatrzymać, ponieważ w przypadku Radiala Radial zastosował tutaj rozwiązanie takie troszeczkę wyszukane, jeżeli chodzi o tą część techniczną tych swoich urządzeń. Mianowicie, po pierwsze, D-boxy Radiala nie dysponują opcją zasilania bateryjnego, gdyż bateria rozładowuje się i w zależności od temperatury traci swoją jakby pojemność elektryczną i to powoduje, że następują spadki napięć. Tak jak wspomniałem, D-boxy aktywne są to przedwzmacniacze, czyli są to wzmacniacze. W związku z tym zachowują się tak samo jak wzmacniacze. Jeżeli wzmacniacz ma ograniczone napięcie zasilania, to spada mu możliwość przetwarzania zakresu dynamiki oraz szerokości pasma akustycznego, przetwarzanego sygnału, wzmacnianego sygnału, co wiąże się z szumami pojawiającymi się, ze zniekształceniami i ograniczeniem dynamiki przetwarzanego sygnału. Dlatego Radial stosuje tylko i wyłącznie zasilanie fantomowe w swoich urządzeniach. Co więcej, jest przetwornica napięciowa, która daje taką możliwość, że D-boxy aktywne Radiala są w stanie przetworzyć sygnał o wartości do 9 V. Większość aktywnych instrumentów, takich jak gitary basowe aktywne, gitary akustyczne z elektroniką aktywną, posiadają możliwość jakby generowania sygnału do wartości 6-7 V. Tak więc tutaj mamy jeszcze dodatkowo zapas dosyć spory, jeżeli chodzi o możliwości przetwarzania dynamiki sygnału wejściowego. Natomiast drugą rzeczą, która charakteryzuje D-boxy Radiala, to jest transformator separujący zasilanie fantomowe plus 48 V. Czyli problemem właśnie w przypadku tanich konstrukcji D-boxów aktywnych, które często właśnie mają zasilanie bateryjne, jest to, że one nie mogą być zasilane z fantoma przy rozłączaniu masy, gdyż odpinamy pin 1 i w tym momencie nasze zasilanie fantom przestaje działać, po to jest potrzebna bateria. Radial zastosował tutaj dodatkowy transformator, który nie jest w torze audio, natomiast jest transformatorem separującym układ zasilania fantomowego, dzięki któremu nie ma konieczności odłączania masy tutaj samego jakby zasilania fantomowego. Samo zasilanie fantomowe nam przechodzi, w związku z tym nie ma problemu z odcięciem naszego zasilania fantomowego przy odłączaniu masy sygnałowej. Dodatkowo układy przetwarzające nasz sygnał audio są to wysokiej jakości układy klasy A, czyli nie takie właśnie układy scalone, które często są wysokowydajne, które są jakby instalowane w urządzeniach audio, które pracują często w klasie A lub w klasie B lub w klasie AB, tylko są to w przypadku Radiala wysokiej jakości układy pracujące w klasie A, które nie mają zbyt dużego wzmocnienia, natomiast do tego typu zastosowań sprawdzają się doskonale. Zresztą często są pierwszym wyborem wśród producentów przedwzmacniaczy mikrofonowych, instrumentalnych wysokiej klasy, gdyż nie chodzi tam tyle o jakby wydajność tego wzmacniacza i niesamowite wzmocnienie na wejściu takich układów, czy na wyjściu,
Natomiast bardziej chodzi o to, żebyśmy uzyskali jak najmniej zniekształceń w przetwarzanym sygnale. Dlatego tutaj padł wybór w przypadku radiala także na wysokiej jakości układy pracujące w klasie A. Pasmo przetwarzania jest akustyczne, tak jak widzimy, w pełnym zakresie pasma akustycznego. Jest to dewiacja 0,1 dB, czyli 0,1 dB. Zawiera się w przedziale pomiędzy 20 a 20 kHz. Zakres dynamiczny także imponujący, 109 dB. Maksymalny poziom wejściowy to plus 10 dB. Dodatkowo urządzenie dysponuje filtrem HPF 80-hercowym, które nam może ograniczyć jakieś zbyteczne, nieużyteczne pasmo, które powoduje nadmiar wysterowania naszego przedwzmacniacza mikrofonowego na wejściu, czyli ułatwia nam zadanie już przy ustawianiu płości wejściowej. Dodatkowo dysponujemy odwracaniem polaryzacji, jest funkcja merge, dzięki której sygnały stereofoniczne możemy zmonofonizować, jest tłumik 15-decybelowy, no i oczywiście wszystkie tego typu urządzenia są zrobione w porządnej stalowej obudowie i z matą antypoślizgową, która uniemożliwia przemieszczanie się urządzenia tak samo z siebie. Jest to urządzenie, które także można zamontować do raka, czyli ta konstrukcja właśnie książkowa tutaj ze strony radiala, możemy zobaczyć, że jest w ofercie taka rama rakowa, dzięki której te urządzenia wszystkie o tej budowie jesteśmy w stanie zainstalować do raka. Więc to jest taka ciekawostka, która w przypadku akurat urządzeń studyjnych może mieć znaczenie, może się przydać. Dodatkowym urządzeniem, które Radial oferuje, jest to J33. Jest to wyspecjalizowany D-Box, który jest skierowany dla użytkowników gramofonów. Jest przewidziany do magnetycznych wkładek gramofonowych, czyli do 90% gramofonów, które w tej chwili są dostępne na rynku. Odróżnia go od zwykłego D-Boxa na pewno to, że uwzględnia krzywą RIAA, krzywą korekcji RIAA, która jest stosowana przy produkcji płyt gramofonowych, przy wytwarzaniu jakby nadana jest krzywa korekcji RIAA, natomiast przed wzmacniaczach gramofonowych jest konieczność odwrócenia tej krzywej korekcji RIAA, aby skompensować to, co zostało przed tłoczeniem zastosowane w naszych nośnikach winylowych. Radial J33 dysponuje właśnie korektorem tej krzywej korekcji RIAA, dysponuje także złączami RCA na wejściu, dysponuje także przelotem wyjściowym na złączach RCA, na jacku 1,4 cala stereofonicznym, na małym jacku 3,5 mm, posiada także złącze masujące do naszego gramofonu oraz filtr HPF, który dodatkowo w przypadku, jeżeli byśmy chcieli występować na żywo z naszymi gramofonami, czasami zachodzi potrzeba jakby ograniczenia niskich częstotliwości naszych gramofonów, ponieważ są problemy ze sprzęganiem się, dlatego Radial uwzględnił tutaj filtr górnoprzepustowy, który z taką łagodną krzywą powoli nam ogranicza to pasmo już od zakresu 100 Hz, aby nie doszło do sprzężeń w przypadku dużych poziomów dźwięku na scenie. Jest to, tak jak powiedziałem, jest to D-Box, czyli on ma wyjścia symetryczne, oczywiście separowane, natomiast dodatkowo ma te przeloty tutaj niesymetryczne, które możemy z tą uwzględnieniem tej naszej krzywej korekcji RIA zastosować nawet w sprzęcie konsumenckim. Tak więc jest to przedwzmacniacz gramofonowy, a nie stricte D-Box. Kolejnym urządzeniem imponującym wśród produktów Radiala jest Radial Firefly. Jest to D-Box oczywiście też, natomiast jest to przede wszystkim lampowy przedwzmacniacz instrumentalny, pracujący także oczywiście w klasie A.
Cały jego układ wzmacniacza jest zrobiony na elementach dyskretnych, czyli nie ma tutaj żadnych układów scalonych, nie ma żadnej drogi na skróty. Są porządne układy analogowe, które są odpowiedzialne za wierne przetwarzanie sygnału. Natomiast jest to urządzenie z charakterem. Charakter brzmieniowy temu urządzeniu nadaje lampa 12AX7 zainstalowana w układzie przedwzmacniacza. Posiada dwa kanały wejściowe, posiada funkcję drag, o której już wspominałem w poprzednich webinariach. Jest to funkcja, dzięki której możemy w szerokim zakresie impedancyjnym dopasować sobie impedancję i obciążenie naszych przetworników magnetycznych w naszych pasywnych instrumentach, czyli gitarach elektrycznych, gitarach basowych. Możemy zoptymalizować obciążenie naszych przetworników w gitarze do naszego, w naszym wejściu naszego Firefly'a. Przekłada się to bezpośrednio na jakość, odpowiedź impulsową, pasmo szerokość pasma przenoszenia naszej gitary i przetwarzanego sygnału przez nasz D-Bot, przez wzmacniacz. O buforach, czyli układach, które właśnie robią tego typu funkcje buforujących przy instrumentach wysokoimpedancyjnych, krążą legendy i jest bardzo dużo mitów. Między innymi mitem jest to, że bufory niszczą, czy degradują, czy wykrzywiają brzmienie instrumentu. Oczywiście, jak w przypadku każdego urządzenia przetwarzającego dźwięk, jeżeli urządzenie jest z kiepskiej jakości i będzie robione na skróty, będzie jakby wynikiem wielu kompromisów, to oczywiście, że tego typu rzeczy mogą się dziać. Natomiast w przypadku Radiala możemy być spokojni. Cały układ przetwarzający dźwięk jest priorytetem dla Radiala. W związku z tym funkcja drag jest dowodem na to, że dbałość o tę wierność przetwarzania oraz uzyskanie jak najwięcej informacji z tego naszego źródła sygnału zostanie przetworzona przez nasze urządzenia i zarejestrowana przez nas. Dodatkowo mamy do dyspozycji przestrojalny filtr górnoprzepustowy w zakresie pomiędzy 5 Hz do 1 kHz, czyli różnego rodzaju instrumenty akustyczne, gdybyśmy chcieli też wpiąć na przykład lub po prostu ograniczyć pasmo przenoszenia dla naszych źródeł sygnału, które wpinamy w nasz przedwzmacniacz, ułatwia nam wysterowanie przedwzmacniacza mikrofonowego, ograniczając niskie częstotliwości, które nie są nam potrzebne, a powodują nadmierne wysterowanie naszego przedwzmacniacza. Zastosowany oczywiście wysokiej klasy transformator Jensena, możliwość montażu w raku, brzmienie z charakterem obwodów lampowych, oczywiście, że tak. Jest złącze także dla przełącznika nożnego JR2, dzięki któremu możemy sobie wybierać źródło sygnału, kanał, z którego pobieramy nasz sygnał. Przydaje się to do przyspieszając nam jakby pracę w studio, a także do zastosowań stradowych, kiedy to możemy mieć dwa instrumenty wpięte bezpośrednio w naszego Firefly'a i przełącznikiem nożnym wybieramy sobie źródło sygnału, które będzie trafiało na wyjście naszego Firefly'a. Maksymalny poziom wejściowy, tak jak widzimy tutaj, jest imponujący. Jest to zakres 24 dB, dB plus 24 dBU, czyli praktycznie jest w stanie przetworzyć sygnały liniowe broadcastowe. Jest w stanie jakby przetworzyć sygnał audio o jakiejkolwiek dynamice, jakimkolwiek poziomie dopuszczalnym, który jest stosowany w branży profesjonalnej audio. Przyjrzyjmy się panelowi przedniemu oraz tylniemu naszego Firefly'a. Tutaj widać wyraźnie, że mamy wysterowanie kanału pierwszego, kanału drugiego. Mamy funkcję drag, którą możemy oczywiście pominąć. Mamy przestrojany filtr górnoprzepustowy, mamy także regulację poziomu wyjściowego, z tyłu oczywiście mamy wyjście XLR-owe, posiadamy przełącznik polaryzacji, posiadamy także możliwość podłączenia tutaj tunera oraz wyjścia auksowego na jakiś wzmacniacz, na przykład gitarowy, który ma być przy muzyku
Jest także wyjście na tuner, jest łącze dla pedału nożnego, bardzo elastyczny, wysokiej jakości, przede wszystkim przez wzmacniacz lampowy, instrumentalny, natomiast przy okazji pełni także rolę oczywiście D-boxa symetryzującego nasz niesymetryczny sygnał. Tutaj mamy przykłady zastosowania naszego Firefly'a, czyli dwa instrumenty wpinamy w naszego Firefly'a na każde z wejść niezależnie i wychodzimy sygnałem do rejestracji oraz na wzmacniacz nasz instrumentalny. Kolejnym przykładem to są dwa różne instrumenty, które są wpięte na dwa różne kanały naszego Firefly'a z niezależną tutaj regulacją poziomu wejściowego i dzięki przełącznikowi nożnemu jesteśmy w stanie wybierać sobie źródło sygnału dla naszego Firefly'a i jest to kierowane do sygnału, do systemu naszego nagłośniającego. Kolejną gwiazdą tutaj świecącą pośród tych wszystkich produktów Radiala jest JDV. JDV jest to przedwzmacniacz mikrofonowo-instrumentalny, także D-box aktywny, który jest takim popisowym produktem Radiala, czyli jest to urządzenie, które także jak najbardziej jest na układach dyskretnych. Jest podobny do naszego Firefly'a, natomiast ma troszeczkę inną funkcjonalność. Ma dwa wejścia z niezależnym wzmocnieniem, posiada wejście 10 megaohmów dla przetworników piezoelektrycznych, co może być istotne w przypadku właśnie jakichś przetworników w instrumentach typu wiolonczela, kontrabas, skrzypce, altówka czy mandolina, różnego rodzaju przetworniki piezoelektryczne, jeżeli mamy i potrzebujemy porządnego przedwzmacniacza dla tychże instrumentów, jak najbardziej tutaj JDV spełnia tą rolę. Napięcie pracy JDV jest to aż 30 V, w związku z tym możemy mieć pewność, że przetwarzany sygnał naszego przedwzmacniacza JDV dysponuje odpowiednim zakresem możliwościami przetwarzania dynamicznego, żeby nic nie utracić z naszego sygnału, który w niego wpinamy. Jest także funkcja drag, o której mówiłem przed chwilą, czyli dopasowania impedancyjnego naszych wejść. Jest regulowany filtr HPF dla kanałów, tak więc, tak jak powiedziałem przed chwilą, jest to filtr górnoprzepustowy, dzięki któremu możemy sobie w przypadku nagrywania skrzypiec lub mandoliny ograniczyć pasmo niepotrzebne w niskich częstotliwościach. Transformator Jensena, ten sam, który jest w Firefly oraz w całej serii J, imponujący maksymalny poziom wejściowy dla urządzenia plus 24 dBU. Dodatkowo mamy wbudowany efekt Radial Phaser. Spójrzmy na nasze urządzenia, jak wygląda od strony przedniej oraz tylniej. Radial Phaser jest to po prostu przesuwnik fazy do 360 stopni, tutaj jest przełącznik, czyli albo od 0 do 180, albo od 180 do 360, który umożliwia nam sfazowanie z dwóch kanałów tego samego sygnału, czyli jeżeli byśmy na przykład nagrywali gitarę akustyczną z podpiętą przewodem z naszego przedwzmacniacza oraz nagrywali ją z mikrofonu pojemnościowego, to wszystko byłoby wpięte tutaj w naszego JDV, to możemy jakby wyrównać fazowo oba te sygnały dzięki tej funkcji właśnie phasera. O funkcjonalności wejścia właśnie przed chwilą wspomniałem, całej są tu te wszystkie funkcje po kolei, które możemy sobie zobaczyć. Filtry HPF są, tak jak tutaj możemy zobaczyć, dla każdego kanału niezależnie, z kanałów niezależnie. Oczywiście wejście pierwsze, wejście drugie, przelot bezpośredni sygnału na wzmacniacz gitarowy. Dodatkowo jest wejście mikrofonowe, o którym wspomniałem, z zasilaniem fantomowym. Jest oczywiście odłączanie masy, jest wyjście na pedał nożny, jest wyjście na stroik. Bardzo funkcjonalne urządzenie, które jest, można powiedzieć, standardem w studiach nagraniowych za oceanem w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. Urządzenie,
które pokochało bardzo wielu ludzi, między innymi Markus Miller. Spójrzmy, jak to wygląda od strony funkcjonalnej. Dwa instrumenty wpięte na każdy z wejść, wysterowane niezależnie. Pedał nożny i JR2 umożliwia nam wybór źródła sygnału i wyjście tutaj mamy akurat na wzmacniacz instrumentalny. Natomiast może to być też oczywiście wyjście na nasz system rejestracji, czyli w przypadku naszego interfejsu audio albo przed wzmacniacza mikrofonowego albo konsolety audio, obojętnie. Jest jak najbardziej to urządzenie przystosowane także do pracy na estradzie, do ciężkiej pracy koncertowej, tak więc można bez strachu to urządzenie zabrać ze sobą i używać go w trasie koncertowej. Kolejnym dowodem na to, że Radial jest ikoną w branży audio, jest najnowszy produkt Radiala, HDI. Jest to D-Box przedwzmacniacz studyjny. Ten już jest dedykowany stricte do studia nagrań. Posiada inną funkcjonalność niż Firefly, inną funkcjonalność niż JDV. Posiada oczywiście przełącznik impedancji wejściowej dla instrumentów także wysokoimpedancyjnych. Tutaj 200 kilo, 200 megaohm. Jest oczywiście regulacja poziomu wejściowego, ale jest także obwód kompresora optycznego. Kompresory optyczne słyną ze swojej transparentności, ze swojej delikatnej pracy, która jest jakby mało zauważalna dla odbiorcy, ale procesuje dźwięk w sposób bardzo taki właśnie neutralny dla sygnału. Jest taki obwód tutaj kompresora optycznego. Jest także funkcja kolor, która dodaje charakteru do sygnału wejściowego. Realizowana ona jest za pomocą specjalnie zaprojektowanego transformatora na potrzeby HDI, właśnie naszego tutaj urządzenia, czyli oprócz transformatora separującego, który jest oczywiście w tym urządzeniu, jest dodatkowo transformator odpowiedzialny za wprowadzanie saturacji i zniekształceń liniowych, które są pożądane, tak jak często w przypadku lampy elektronowej, czy także w przypadku na przykład taśmy magnetycznej w naszych rejestratorach magnetycznych, taśmowych w studiach nagrań, dzięki czemu możemy dodać tego naszego charakteru, tego ciepła do naszego przetwarzanego sygnału. Odbywa się to płynnie za pomocą potencjometru, tak więc funkcję możemy całkowicie wyłączyć, możemy płynnie skorzystać z niej w takim zakresie, w jakim chcemy. Jest także przełączalny filtr górnoprzepustowy, jest funkcja presence, która jeszcze dodatkowo uzupełnia nasz przetwarzany sygnał o alikwoty w średnim i wyższym zakresie częstotliwości, dzięki któremu jesteśmy w stanie nasycić nasz sygnał jeszcze informacjami w tym paśmie. Jest oczywiście funkcja odłączania masy oraz analogowy miernik PPM sygnału wyjściowego. Bardzo dobrej jakości urządzenie. Premiera miała na ISE w tym roku, tak więc jest świeżutkie. Zachęcam do odwiedzenia strony Radiala i do przeczytania sobie wywiadu z twórcą tego urządzenia. Bardzo ciekawy artykuł, wywiad z człowiekiem pełnym pasji i ogromnej wiedzy, który także dzięki któremu możemy zobaczyć, jakie jest podejście Radiala do produktów, które produkują i dbałości o dźwięk, którym wszyscy się pasjonujemy. MacBoost jest to przedwzmacniacz dla mikrofonów wstęgowych oraz dla mikrofonów dynamicznych, które mają niski poziom wyjściowy, tak jak na przykład SM7B Shure, czy właśnie jakiś mikrofon wstęgowy, który potrzebuje dużego wzmocnienia z przedwzmacniacza mikrofonowego. Jeżeli nasz przedwzmacniacz mikrofonowy nie daje nam odpowiedniego wzmocnienia, możemy szeregowo podpiąć naszego MacBoosta, który da nam dodatkowe 26 dB wzmocnienia. MacBoost nie jest to urządzenie, które jest urządzeniem byle jakim. Tak jak w przypadku urządzeń Radiala,
pracuje, aktywnych urządzeń Radiala, pracuje na układach klasy A, w związku z tym charakteryzuje się bardzo niskimi zniekształceniami nieliniowymi, posiada bardzo szeroki zakres częstotliwości pracy, niską wartość szumów, w związku z tym możemy być pewni, że włączając MacBoosta na pewno nie wprowadzimy niepożądanych składowych do naszego sygnału. Co do D-boxów aktywnych jeszcze tutaj, w przypadku Radiala jest to urządzenie, które seria D-net cała, jest to seria urządzeń, która umożliwia nam implementację naszych sygnałów analogowych i przekonwertowanie ich do postaci cyfrowej i dystrybucji za pomocą Dante, protokołu Dante. Dzielą się one generalnie na dwie grupy, na TX oraz RX. I w przypadku TX-ów to oznacza transmitter, czyli w tym momencie wpinamy się z sygnałem analogowym, tutaj za pomocą jacka 1,4 cala, złącza RCA czy małego jacka 3,5 mm. I urządzenie to konwertuje nam sygnał analogowy na sygnał cyfrowy. I na wyjściu urządzenia mamy złącze RJ45, mamy Dante, które jeżeli mamy w studio system Dante cyfrowy, możemy sobie połączyć nasze sygnały analogowe już bezstratnie i dystrybuować je do naszego systemu rejestracji. Urządzenie pracuje z rozdzielczością 24 bitów oraz częstotliwością krówkowania 96 kHz. Maksymalny poziom wejściowy, tak jak widzimy, plus 24 dB, czyli jakościowo urządzenie jest bardzo wysokiej jakości i potrafi przetworzyć bardzo duże sygnały o dużych wartościach. Dodatkowo mamy funkcję trimowania, jeżeli byłby bardzo duży poziom wyjściowy z naszego źródła sygnału, możemy sobie tutaj płynnie stłumić nasz sygnał wejściowy naszego źródła na wejściu do urządzenia. Uzupełnieniem TX-a jest RX, czyli odbiornik. Możemy traktować te dwa urządzenia jako po prostu przesył sygnałów, pary sygnałów analogowych na jakąś odległość, czyli łącząc naszego TX-a i RX-a jesteśmy w stanie uzyskać taką pojedynczą linię Dante, albo w drugą stronę, jeżeli chcemy na przykład sygnał zwrotny gdzieś, wyjście Dante z naszego systemu, przetworzyć na sygnał analogowy, dzięki RX-owi jesteśmy w stanie to zrobić. Dodatkowo urządzenie, ponieważ ma wzmacniacz słuchawkowy z regulacją wzmocnienia, może służyć po prostu jako personalny wzmacniacz słuchawkowy odsłuchowy dla naszego muzyka, tak więc jest to też kolejna tutaj funkcjonalność tego urządzenia. Wszystkie urządzenia D-net mogą być zasilane PoE, czyli tutaj za pomocą naszego złącza ethernetowego. Kolejnymi dwoma urządzeniami, którym chciał przybliżyć Wam, to jest Dante X2, czyli kolejne wcielenie naszego Dante X. Dante X2 jest większą, jakby szerszą opcją dla naszego TX-a, mianowicie ma złącza XLR na wejściu, ma złącza jack w postaci złącz combo tutaj, jack 1,4 cala oczywiście, ma złącze RCA oraz ma wejście nawet na małego jacka 3,5 mm, czyli jesteśmy w stanie podać praktycznie z każdego źródła analogowego sygnał do naszego Dana TX2. Posiada także niezależny poziom wejściowy, regulację poziomu wejściowego dla każdego z kanałów, posiada tłumniki 15-decybelowe. Od strony cyfrowej urządzenie na pewno charakteryzuje się tym, że oprócz obsługiwanego protokołu Dante dysponuje także możliwością współpracy ze standardem AS67, czego nie ma Dante X, na co polecam zwrócić uwagę. Tłumiki są, przepraszam, 18-decybelowe, bo widziałem 15. Urządzenie oczywiście może być zasilane za pomocą PoE lub z zasilacza zewnętrznego. Tutaj mamy odbiornik, czyli DAN RX2.
Tak jak widzimy, też jest troszeczkę zwiększona funkcjonalność. Urządzenie także obsługuje AS67, obsługuje Dante, posiada wyjście słuchawkowe, posiada dodatkowo jeszcze dwa złącza symetryczne TRS, jack 1,4 cala, której nie posiada DAN RX. Tak więc jest zwiększona funkcjonalność urządzenia i jak najbardziej wszystkie te urządzenia mogą pracować ze sobą. To wszystko, jeżeli chodzi o urządzenia aktywne, D-boxy, przez wzmacniacze instrumentalno-mikrofonowe, radiala. Natomiast chciałbym teraz wejść w grupę urządzeń loadboxów, silencerów, które są dedykowane naszym sygnałom gitarowym. I to dotyczy zarówno gitar elektrycznych, jak i gitar basowych. JDX48, czyli reaktywna emulacja kolumny głośnikowej. Jest to urządzenie, które wpinamy sygnał głośnikowy naszego wzmacniacza gitarowego, czyli on przetwarza już sygnał na poziomie wyjścia głośnikowego z naszego wzmacniacza i w efekcie czego utrzymujemy na wyjściu sygnał o poziomie mikrofonowym, który brzmi jak sygnał zebrany praktycznie z mikrofonu naszej kolumny gitarowej, z tym, że bez mikrofonu. Jest to urządzenie, które może działać dzięki temu, że zawiera jakby taką reaktywną impedancję wewnątrz, czyli jakby dla wzmacniacza gitarowego, do którego wpinamy naszego JDX-a na wyjściu, nie ma różnicy, czy to jest głośnik, kolumna gitarowa, czy jest to JDX, ponieważ JDX oddaje krzywą impedancji typową dla konstrukcji kolumny głośnikowej, dzięki czemu wzmacniacz zachowuje się dokładnie tak samo, jakby był podpięty pod głośnik. Dodatkowo oczywiście mamy możliwość przelotu przez naszego JDX-a i podpięcia kolumny gitarowej czy jakiegoś zestawu głośnikowego, obojętnie. Natomiast uzyskujemy przede wszystkim na wyjściu o poziomie mikrofonowym sygnał z naszego wzmacniacza do rejestracji, czyli jesteśmy w stanie zarejestrować brzmienie naszego wzmacniacza lampowego czy tranzystorowego bez udziału kolumny gitarowej. Jest to coraz częściej wykorzystywane urządzenie w przypadku także koncertowym, czyli nie tylko w przypadku rejestracji sygnałów w studio, ale także w przypadku koncertowych sytuacji, mianowicie w miejscach, gdzie jest ograniczona możliwość rozkręcenia naszego wzmacniacza lampowego, gdzieś, gdzie hałas ze sceny z takiego wzmacniacza byłby problemem, możemy podpiąć naszego JDX i w kontrolowany sposób dać informację zwrotną w monitory odsłuchowe naszemu gitarzyście. Natomiast my uzyskujemy bardzo dobrej jakości sygnał z naszego wzmacniacza lampowego. Możemy go oczywiście także miksować z sygnałem z mikrofonu z tejże kolumny, ale do tego dojdziemy za chwilę. Wysokiej jakości, czym się charakteryzuje JDX48? Wysoką jakością układami klasy A, tak jak we wszystkich aktywnych urządzeniach radiala. Jest także transformator separujący, jest przełącznik trybu pracy, czyli w zależności od wzmacniacza, z którym współpracujemy, jest to przełącznik pomiędzy 300 W a 100 W. Wszystkie te urządzenia radiala posiadają wojskowe standardy obwodów elektronicznych, tak więc jakość jest tutaj naprawdę na wysokim poziomie. Maksymalny poziom wejściowy ze wzmacniacza to jest 120 W przy 8 ohmach. Funkcja Bass Extend jest to funkcja, która symuluje 15-calowy przetwornik głośnikowy w przypadku zastosowania kolumn basowych. Jest także odwracanie polaryzacji, jest odłączenie masy, jak w każdym D-boxie. Jest zasilanie oczywiście za pomocą Fantoma plus 48 V lub z zasilacza zewnętrznego.
Co do funkcjonalności urządzenia, tutaj mamy przykłady wykorzystania naszego JDX, czyli możemy wejść w naszego JDX-a z wyjścia głośnikowego naszego wzmacniacza lampowego i sygnał przetworzony już na poziomie mikrofonowym wpuścić w naszą konsoletę, a jednocześnie możemy podpiąć muzykowi jego kolumnę gitarową i w tym momencie jakby wykorzystanie JDX-a dla niego jest rzeczą wtórną, on ma zapewniony komfort na scenie. Natomiast możemy wykorzystać JDX także jakby dwojako, czyli z jednej strony wchodzimy oczywiście w JDX naszym sygnałem głośnikowym ze wzmacniacza, tu jest przelot akurat na kolumny głośnikowe, przy których stoi mikrofon. I tak jak widzimy, jeden kanał naszego JDX-a, znaczy sygnał z naszego JDX-a wchodzi na jeden z kanałów konsolety, na drugi kanał z konsolety wchodzi sygnał ten sam, ale pobierany z naszego zestawu głośnikowego. Tutaj jest jeszcze zainsertowany efekt, o którym powiem później troszeczkę. Jest to właśnie phaser, który umożliwia nam przesunięcie fazowe i wyrównanie fazy pomiędzy tymi dwoma sygnałami, gdyż sygnał z JDX-a będzie sygnałem liniowym, natomiast sygnał mikrofonowy będzie opóźniony czasowo, dzięki temu możemy tutaj sobie wyrównać, sfazować jakby te dwa sygnały razem, żeby się dobrze łączyły ze sobą. Dzięki temu mamy bardzo szeroką możliwość uzyskania palety barw i brzmień przy rejestracji, jak i przy pracy koncertowej. Rozwinięciem myśli JDX-a jest Headload. Headload to jest Loadbox, D-Box, emulator głośnikowy, reaktywny oraz silencer, czyli z jednej strony potrafi wszystko, co nasz JDX, a z drugiej strony ma wiele innych funkcji. Jest dostępny w trzech wersjach, 4 lub 8 ohm przełączalny oraz w wersji 16-ohmowej. To jest ważne, żeby wybrać odpowiednią wersję naszego headloada, gdyż on będzie przetwarzał właśnie albo zestawy 4 lub 8-ohmowe, albo zestawy 16-ohmowe. Moc ciągła maksymalnie 130 W, w piku do 180. I tutaj jest funkcja, dochodzimy do funkcji silencera, czyli tłumienie do wartości 1% mocy wzmacniacza. O co tu chodzi? Chodzi tu o to, że jeżeli chcemy ograniczyć poziom głośności wyjścia naszego wzmacniacza na kolumnie, na zestawie głośnikowym, kolumnie gitarowej, naszej głośnikowej, jesteśmy w stanie to zrobić do wartości 1% mocy wzmacniacza, czyli jeżeli problemem jest ten nadmierny hałas w przypadku generowany przez nasz zestaw głośnikowy, jesteśmy w stanie go po prostu wyciszyć. Do kompensacji różnicy brzmieniowych mamy krzywe korekcji kompensujące redukcję wzmocnienia, które są tutaj na panelu przednim wzmacniacza, dzięki którym możemy sobie jakby odzyskać charakter przetwarzania tego naszego głośnika, także przy mniejszej głośności. Jest wbudowany radial phaser, dzięki któremu możemy sobie fazowo wyrównać sygnał przetwarzany przez naszego headloada i z mikrofonu bezpośrednio, który jest też zbierany z naszej kolumny głośnikowej. Jest wyjście słuchawkowe z regulacją wzmocnienia, w związku z tym nie musimy korzystać w ogóle z kolumny gitarowej. Możemy, jeżeli ćwiczymy w domu lub w studio muzyk, chciałby poćwiczyć w słuchawkach, nic nie stoi na przeszkodzie, możemy mu podłączyć wyjście jego wzmacniacza do naszego headloada, dać słuchawki i może sobie ćwiczyć na samych słuchawkach. Wyjścia sygnału symetryczne, które są, mogą być przed naszą korekcją, po naszej korekcji. Wyjście jest separowane transformatorowo, jest też odwracanie polaryzacji. Bardzo ciekawe urządzenie, które daje ogromne możliwości zarówno do pracy w studio, jak i dla sytuacji koncertowych. I tutaj mamy właśnie połączenie, o którym wspomniałem przed chwilą, czyli mamy wyjście ze wzmacniacza, wchodzimy na naszego headloada,
wychodzimy na kolumnę gitarową, jakby bezpośrednim przelotem sygnału. Ustawiony jest także mikrofon, dzięki czemu jesteśmy w stanie uzyskać dwa sygnały z naszego zestawu nagłaśniającego nasz instrument i wyrównać je dzięki phaserowi w fazie tak, aby były zgodne, aby się dobrze sumowały, dając nam ogromne możliwości brzmieniowe. I tutaj jest nasz phaser. Jest to proste urządzenie, które oczywiście jest zbudowane z największą starannością, jeżeli chodzi tutaj o produkty radiala, czyli są układy pracujące w klasie A, umożliwia przesunięcie fazowe od 0 do 360 stopni, ma możliwość pracy równoległej, czyli tutaj mamy potencjometr blend, dzięki któremu możemy płynnie dodawać jakby ten nasz przetworzony przez phasera sygnał do tego naszego bezpośredniego sygnału nieprzetworzonego. Jest przestrajalny filtr LPF. Ten filtr LPF ułatwia nam pracę z naszym phaserem, czyli wszelkie jakieś różnice fazowe, przesunięcie fazowe pomiędzy dwoma sygnałami są słyszalne głównie w zakresie niskich częstotliwości. Żeby dostroić precyzyjnie naszego phasera, mamy właśnie ten filtr dolnoprzepustowy, dzięki którym możemy sobie płynnie ograniczyć tą naszą częstotliwość dla monitoringu, dla jakby naszego precyzyjniejszego dostrojenia wartości opóźnień naszego phasera i będziemy słyszeć tylko te zakresy właśnie niższe, dzięki którym będziemy w stanie łatwiej ustawić i wystroić nasz sygnał przetwarzany przez phasera. Wyjście XLR-owe oczywiście symetryzowane, wejście symetryczne, wejście i wyjście także niesymetryczne, transformator separujący na wejściu, przełącznik polaryzacji na wejściu, bardzo funkcjonalne urządzenie. Tutaj mamy zastosowanie naszego phasera, tak jak w przypadku JDX, o czym mówiłem, czyli wyrównanie czasowe pomiędzy mikrofonem a naszym sygnałem z naszego JDX-a, lub w przypadku mikrofonowania tego samego instrumentu dwoma mikrofonami, które są w różnej odległości od siebie, co powoduje różnice czasowe i przesunięcie w fazie. Dzięki naszemu phaserowi możemy także zgrać je fazowo. W sytuacji koncertowej jest to bardzo szybki i wygodny sposób do zrobienia właśnie czegoś takiego drogą analogową. Switchery, kontrolery to kolejna grupa urządzeń radiala. Jest tych produktów bardzo dużo. Ja wiem, że mógłbym poświęcić więcej czasu na każdą z grup, na każdy z produktów, natomiast jest ich strasznie dużo. Zależy mi na tym, żeby przybliżyć Wam jak największą ilość tych urządzeń, gdyż każde jedno jest warte uwagi. Monitor Control jest to sterownik odsłuchowy do studia nagrań. Posiada jedno wejście sygnałowe, dwa wyjścia sygnałowe A lub B, czyli monitory bliskiego pola i monitory główne. Ma możliwość także podłączenia głośnika niskotonowego, dodatkowego. Spójrzmy na urządzenie, jak wygląda od góry. Dwa symetryczne wyjścia A lub B, przyłączane oczywiście, cały tor sygnałowy jest pasywny. Mamy możliwość wysterowania, streamowania każdego z naszych wyjść sygnałowych. Tutaj, żeby dopasować precyzyjnie poziom sygnału wychodzący z naszego monitor control, MC3. Tak jak wspomniałem, pasywny tor sygnału zapewnia nam transparentność oraz brak ingerencji w przetwarzany sygnał. Wszystkie komponenty są bardzo wysokiej jakości, małe, kompaktowe urządzenie, bardzo wygodne, którego uzupełnieniem jest Studio Q. Studio Q jest to urządzenie służące do ułatwiające komunikację pomiędzy realizatorem a muzykami. Jest to przełącznik tutaj taki interkomowy, dzięki któremu jesteśmy w stanie porozumiewać się z naszymi muzykami. Posiada wbudowany mikrofon, jest opcja oczywiście podłączenia mikrofonu zewnętrznego. Dodatkowo posiada funkcję automatycznego przyciszania sygnału wchodzącego
zestaw głośnikowy, żeby nie dopuścić do sprzężenia i żeby ułatwić tak, że jakby komunikację, wyciszając wszelkie informacje, które pochodzą z naszych głośników, w momencie, w którym mówimy do naszych muzyków. Bardzo proste, bardzo przydatne urządzenie, zrobione z największą starannością. SAT 2 jest to jakby urządzenie, które tłumi stereofoniczny sygnał symetryczny wchodzący na przykład na nasze monitory aktywne. Czyli jeżeli chcemy prostą regulację głośności naszych monitorów aktywnych w naszym studiu domowym lub naszym systemie audio, możemy to zrobić za pomocą SAT 2, bardzo proste urządzenie, które ma wspólną regulację głośności dla obu kanałów, zakres przyciszania naszego potencjometru tutaj głośności. Możemy określić jeszcze dodatkowo tutaj takim trimerkiem, który możemy oczywiście pominąć. Jest funkcja monofonizacji, jest funkcja mute, czyli takiego szybkiego wyciszania sygnału, wejście i wyjście symetryczne, możliwość podpięcia sygnałów także za pomocą jacków TRS. Bardzo funkcjonalne urządzenie, ale bardzo solidnie zrobione. JD7 jest to produkt, który już troszeczkę jest na rynku, w związku z tym miał czas zagościć się w bardzo wielu studiach na całym świecie, ale nie tylko. Korzysta z niego bardzo wielu znanych gitarzystów, między innymi Joe Satriani, między innymi John Petrucci, Steve Vai. Są to muzycy, którzy korzystają z tych urządzeń zarówno w studio, jak i na koncertach. Urządzenie, które ma dwa wejścia instrumentalne, dodatkowo jeszcze wejście symetryczne syłobudowy w przypadku korzystania z systemów bezprzewodowych i aż 7 wyjść, czyli jesteśmy w stanie zarówno w studio, jak i w sytuacji koncertowej rozszerzyć nasz sygnał instrumentalny na 7 różnych wzmacniaczy lub kilka wzmacniaczy, jakieś systemy rejestracji lub inne urządzenia, które mają przyjąć ten nasz sygnał gitarowy. Najwyższej jakości urządzenia, układ buforujący pracujący na układach dyskretnych w klasie A, co zapewnia nam z jednej strony niezależność naszą impedancyjną każdego z wyjść, czyli każde z wyjść nie obciąża nam naszych przetworników w gitarze, czyli jest jakby impedancyjnie odseparowany od wyjść z naszego JD7. Poziom szumów, tak jak widzimy, minus 115 dB, zakres dynamiki imponujący 125 dB, pełne pasmo akustyczne przenoszenia, przedwzmacniacz klasy A na układach dyskretnych. Wspaniałe urządzenie, wykorzystywane przez bardzo wielu profesjonalnych muzyków, zarówno w studio, jak i na scenie. Prostszą opcją jest JX42, który posiada 4 wejścia, 4 przeloty oraz 2 wyjścia, czyli jesteśmy w stanie, jeżeli potrzebujemy prosty setup jakiś, ale posiadamy większą ilość na przykład instrumentów, możemy sobie podpiąć każdy z instrumentów pod niezależne wejście, każdy z wejść ma funkcję trim lub drag przełączalną tutaj w tym miejscu, czyli jesteśmy w stanie sobie dopasować impedancyjnie każdy z tych wejść do konkretnego instrumentu naszego, co nam daje gwarancję najwyższej jakości przetwarzanego sygnału przez nasze urządzenie. I mamy do wyboru 2 wyjścia, dzięki którym możemy kierować nasz sygnał gitarowy zbuforowany już do żądanego odbiornika. Tutaj umieściłem na tym slajdzie wszystkie nasze kontrolery nożne, o których częściowo wspomniałem wcześniej, czyli JR1M, czyli momentary, czyli chwilowy, bistabilny, czyli JR1L, troszeczkę bardziej rozbudowany JR2, który ma 2 przyciski. Jeden jest odpowiedzialny za wyciszanie sygnału, drugi za przełączanie źródła pomiędzy dwóch kanałów, pomiędzy dwoma kanałami. Jest JR2 Remote Desktop, który może być wykorzystywany
nie jako kontroler nożny, tylko jako miniaturowy przełącznik gdzieś tam przy naszym realizatorze. JR5, czyli największy z kontrolerów Radiala, pięcioprzełącznikowy kontroler, czterech wyjść lub wejść w zależności od urządzenia, jakie wykorzystujemy, oraz na środku przycisk miód do wyciszania źródeł naszego sygnału. Kolejnymi urządzeniami dedykowanymi do studia, jeżeli chodzi o Radiala, jest God Digger. God Digger jest genialnym urządzeniem, które bardzo przyspiesza pracę w studio. Ma ona za zadanie umożliwić nam podpięcie czterech różnych mikrofonów w przypadku na przykład nagłośnianego instrumentu lub wyboru mikrofonu dla wokalisty. Jesteśmy w stanie podłączyć jednocześnie cztery mikrofony i wyjść jednym wspólnym wyjściem na nasz przedwzmacniacz mikrofonowy, interfejs audio lub naszą konsoletę i dopasować poziom sygnału każdego z tychże wejść i przełączać sygnał pomiędzy nimi. Dzięki temu jesteśmy w stanie bardzo szybko znaleźć optymalny mikrofon dla naszych zastosowań. To urządzenie także charakteryzuje się pasywnym torem sygnału, czyli nie ma wpływu na nasz przetwarzany sygnał. Czasami zachodzi potrzeba odwrotnej konfiguracji, czyli mamy nasz ukochany mikrofon, który chcemy zastosować, ale mamy cztery różne przedwzmacniacze i nie wiemy, który z nich najlepiej się sprawdzi w danej naszej sesji. W związku z tym podpinamy tutaj w szary pickera nasz wybrany mikrofon i przełączamy pomiędzy czterema wyjściami, czyli mamy cztery różne przedwzmacniacze mikrofonowe i możemy sprawdzić, z którym z naszych przedwzmacniaczy najlepiej ten nasz mikrofon będzie współpracował. Świetne urządzenie, bardzo proste, także ma całkowicie pasywny tor sygnału, w związku z tym jest transparentny dla naszego sygnału mikrofonowego, nie degradując go ani nie modyfikując w żaden sposób. Miksery. Zdecydowałem umieścić się tutaj tylko w zasadzie dwa z nich. Jest to pasywny mikser Sumator Combiner, dzięki któremu jesteśmy w stanie podpiąć na przykład dwa źródła mikrofonowe pod jeden kanał konsolety. W całkowicie pasywne urządzenie, dwa niezależne płynne tłumiki sygnału wejściowego z włącznikami, z odwracaniem polaryzacji kanału drugiego, z możliwością pominięcia regulacji poziomu wejściowego kanałów wejściowych, jedno wyjście symetryczne, dwa wejścia symetryczne oraz dwa symetryczne wejścia na jackach. Proste urządzenie, ale czasami może nam bardzo pomóc, chociażby na przykład w przypadku, jeżeli mamy ograniczoną ilość wejść w konsolecie. Bardzo przyjemne urządzenie, może być też wykorzystane w przypadku mikrofonowania werbla, w związku z tym, że ma przełącznik polaryzacji na kanale drugim, możemy jakby zmiksować sygnał z dwóch mikrofonów i wpuścić go na jeden kanał konsolety. Kolejnym urządzeniem miksującym, które tutaj akurat wybrałem do współpracy studio, jest Space Heater, o którym już wspominałem wcześniej w poprzednich webinariach. Jest to wyjątkowe urządzenie, gdyż nie jest to urządzenie, które ma być absolutnie transparentne dla naszego sygnału. Jest to urządzenie z charakterem. Dysponuje w sumie 8 wejściami, ale to są 4 pary wejść stereofonicznych do współpracy głównie z instrumentami klawiszowymi i z modułami brzmieniowymi. Lampa 12AX7 zastosowana dla każdej pary wejść naszego Space Heatera ma 3 tryby pracy. Dzięki przełączalnemu napięciu bias jesteśmy w stanie jakby zmienić charakter przetwarzania naszej lampy 12AX7 w układzie przedwzmacniacza każdego z wejść niezależnie, czyli ograniczając napięcie zasilania zwiększamy ilość zniekształceń generowanych przez naszą lampę i tym samym możemy nasycić nasz sygnał zniekształceniami z lampy. Fantastyczne urządzenie, może być przystosowane zarówno do różnych syntezatorowych barw,
jak i na przykład do organów Hammonda, do barw organów Rhodesa i innych tego typu barw, może nasycić nasz sygnał już na wejściu alikwotami, saturując go w takim stopniu, w jakim sobie tego zażyczymy. 8 wejść, w sumie na wyjściu mamy oczywiście przeloty tych wyjść, mamy także złącza insertowe, natomiast posiadamy także szynę sumującą, dzięki czemu jesteśmy w stanie wykorzystać go w sytuacji na żywo i podpiąć pod niego 4 różne nasze instrumenty i potraktować go w każdy sposób, każdy z nich w każdy sposób inaczej i wyjść sumą symetryczną, separowaną galwanicznie do naszego systemu rejestracji lub do naszego systemu nagłośnienia. Tak więc fantastyczne urządzenie. Jest funkcja także kaskadowego łączenia tych urządzeń. Maksymalnie możemy połączyć 4 takie urządzenia, dzięki czemu w sumie uzyskamy 32 kanały lub 16 stereofonicznych na wspólnej szynie sumującej. Tak więc można budować też większe systemy z naszego Space Heatera. Splittery, separatory. Seria Katapult jest dowodem na to, że Radial produkuje urządzenia, które mogą być wykorzystywane wszędzie. Ja zdecydowałem się je tutaj umieścić z racji tego, że jest to uniwersalny system do przesyłu 4 par symetrycznych sygnału analogowego, dzięki którym możemy sobie w studio robić krótkie podpytki dla naszych sygnałów, dla naszych rejestrowanych sygnałów. Możemy wyprowadzić je i też dystrybuować na przykład odsłuch, sygnały odsłuchowe dla naszych muzyków. Seria Katapult jest w pełni modułową serią, może być łączona w różny sposób, czyli może być wykorzystywana jako splitter, gdyż Katapult Mini posiada tylko wejście RJ45, ethernetowe nasze, dzięki któremu za pomocą jednego przewodu skrętkowego jesteśmy w stanie te 4 pary symetrycznych sygnałów przesyłać. I Katapult Mini jest zakończony wstęgą po prostu z łączami albo żeńskimi, albo męskimi XLR lub z łączami symetrycznymi TRS Jack lub posiada także, możemy wybrać serię naszych stageboxów separowanych lub nieseparowanych, czyli albo wybieramy stagebox z przelotem bezpośrednim, directowym, czyli 4 kanały wchodzimy z 4 kanałami, od razu wychodzimy z 4 z tej strony oraz wychodzimy także naszym przewodem ethernetowym i podajemy go dalej, podpinając z drugiej strony obojętnie jaki moduł tutaj wyjściowy, czy to będzie Katapult Mini, czy to będzie Katapult jakiś TX czy RX z drugiej strony odwrotny, który umożliwi nam wpięcie naszego sygnału analogowego za pomocą złączy XLR lub jack, albo będziemy mieli stagebox, który zawiera w sobie transformatory mikrofonowe oraz transformatory liniowe, dzięki którym uzyskamy separację galwaniczną naszych sygnałów. Wracając tutaj do zastosowań. Tak jak widzimy, tutaj jest po prostu Katapult jako multicore dla kanałów auksowych, gdzie mamy rozszywkę sygnału od razu na nasz system nagłośnienia oraz system monitorowy. Tutaj mamy Katapult jako multicore i splitter jednocześnie też na scenie, czyli wpinamy się z 4 sygnałami i możemy rozszerzyć bezpośrednio sobie ten sygnały do naszego systemu monitorowego lub systemu rejestracji. I tutaj mamy rozszywkę na nasz system nagłośnienia frontowy. Można użyć go jak najbardziej właśnie jako podpytkę po prostu, czyli w tym momencie, tak jak powiedziałem, możemy sobie wyjść z naszego stageboxa, który mamy w studio na ścianie, podać 4 nasze sygnały i jednym przewodem skrętkowym pociągnąć w drugi koniec naszego studia, pomieszczenie, w którym będziemy rejestrować nasze sygnały i w prosty sposób szybki połączyć krótkimi przewodami XLR-owymi nasze sygnały. Bardzo ciekawy system, polecam odwiedzić stronę Radiala i przybliżyć sobie te produkty. Seria 500 jest
grupą wyjątkowych produktów Radiala. Seria 500 została zapoczątkowana przez firmę API w latach 70. i ma na celu dostarczanie modułów efektowych, przedwzmacniaczy, procesorów dynamiki dla rozwiązań głównie studyjnych. Układ modułowy pozwala na łatwą rozbudowę systemu, na uzyskanie różnych konfiguracji systemowych w prosty sposób, przy jednoczesnym zachowaniu małej przestrzeni dla tych urządzeń, czyli jest to kompaktowe rozwiązanie, bardzo wygodne, które możemy także zabrać w obudowie rakowej ze sobą na nasze koncerty, natomiast głównie zostało przewidziane jako urządzenie do studia. Co Radial oferuje w swojej serii 500, która pracuje w standardzie firmy API, jest kompatybilna ze standardem 500 firmy API. 6 różnych skrzyni rakowych, obudowy są od 3 do 10 modułów, w zależności jaką sobie obudowę rakową wymyślimy, możemy taką właśnie sobie zastosować. 3 modele przedwzmacniaczy, 5 modeli efektowych, w tym procesor dynamiki, korektor, jeden model do reampingu, jeden model do pętli efektowej, gitarowej. Pokrótce postaram się omówić to wszystko, jak to wygląda. Tutaj mamy na rysunku taki setup, który nam pokazuje, jak elastyczna może być konfiguracja z serii 500 i modułów z serii 500. Tu mamy przedwzmacniacz instrumentalny, tutaj mamy nasz reamper, tu mamy EXTC, czyli moduł nasz wykorzystujący nasze efekty podłogowe, gitarowe, które są wpięte w pętli, zbuferowane i bez przedźwięków dystrybuowane dalej do naszego systemu. Przedwzmacniacze mikrofonowe, mikser, który jest w obudowie rakowej Workhorse'a, dzięki któremu możemy dowolnie miksować, taka matryca sygnałowa, dzięki której możemy wysyłać już sygnały pomiędzy sobą także w modułach. Moduły dzięki funkcji feed powodują to, że załączając tę funkcję, dany moduł zasila sygnałem automatycznie kolejny moduł w naszym setupie. Czyli jest to bardzo prosty system do konfiguracji, dający bardzo dużo możliwości brzmieniowych. Omówmy same moduły. Pierwszym z nich jest Jensen Twin Servo, czyli najwyższej jakości przedwzmacniacz mikrofonowy. Operuje słynnymi obwodami JE990, opracowanymi przez Dean Jensena w 1988 roku. Obwody te charakteryzują się bardzo niskimi zniekształceniami. Są to układy pracujące w klasie A, bardzo cenione na całym świecie przez realizatorów dźwięku. W przypadku Jensena Twin Servo mamy zastosowane 2 kaskadowo połączone ze sobą wzmacniacze JE990, aby uzyskać w sumie 60 dB wzmocnienia. W związku z tym mamy potężne narzędzie do wysterowania praktycznie każdego sygnału audio. Kolejnym wyjątkowym rozwiązaniem w obwodach JE990 jest brak kondensatorów w torze sygnałowym, czyli brak przesunięć fazowych związanych ze stosowaniem kondensatorów. Zostały zamiennie zastosowane 2 obwody serwo sprzężenia zwrotnego napięcia stałego, które są zamiennikami naszych kondensatorów. Są także transformatory Jensen na wyjściu, liniowe, pasmo przenoszenia, tak jak tutaj widzimy, w zakresie plus minus 1 dB, to jest od 14 Hz do 85 kHz, przy dewiacji 3 dB jest to zakres już od 8 do 100 kHz. Tak więc urządzenie najwyższej jakości, polecam zapoznać się z tymi produktami i przyjrzeć im bliżej. Zakres dynamiki 91 dB, naturalne, pełne szczegółów brzmienie w pełnym zakresie pasma, tego możemy się spodziewać od naszego Jensena Twin Servo. Kolejnym przedwzmacniaczem jest Power Pre, przedwzmacniacz ze stopniem wejściowym AccuState, który jest bardzo szeroko wykorzystywany w branży
nagraniowej. Charakteryzuje się też bardzo niskimi zniekształceniami nieliniowymi. Posiada 55 dB wzmocnienia, transformator Hammonda na wyjściu i funkcję VOX, która dzięki też temu transformatorowi Hammonda daje nam możliwość wprowadzenia dodatkowych alikwotów i dodatkowych harmonicznych do przetwarzanego naszego sygnału. Tak więc jest to już przedwzmacniacz z charakterem. Dzięki różnym trybom pracy, czyli bread, linear, punch, jesteśmy w stanie wybrać jakby charakter brzmieniowy, w jaki sposób będzie przetwarzał nasz sygnał, nasz przedwzmacniacz Power Pre. W związku z tym możemy tą funkcję wyłączyć, możemy tą funkcją nadać charakter naszemu przetwarzanemu sygnałowi. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Trzecim z nich jest najbardziej taki charakterystyczny produkt, czyli produkt już z lampą 12AX7 na przedwzmacniaczu, z transformatorem liniowym na wyjściu. Funkcja R jest dostępna, wzbogacająca sygnał o wyższe składowe harmoniczne. Każdy z tych przedwzmacniaczy brzmi po swojemu, brzmi inaczej. Warto jest zapoznać się z nimi i przyjrzeć im, gdyż biorąc pod uwagę, że są to urządzenia modułowe w klasie 500, dają nam prostą możliwość konfiguracji oraz przy zajętości małej ilości miejsca w naszym studiu dają nam ogromne możliwości brzmieniowe. Space Heater jest to pojedynczy kanał naszego Space Heatera, o którym mówiłem wcześniej, czyli jest to nasz przedwzmacniacz instrumentalny, także z lampą 12AX7, z transformatorem liniowym Jensena na wyjściu. Funkcja Heat, która jest dostępna także w rakowej wersji Space Heatera, zmienia nam napięcie biasu lampy w zakresie pomiędzy 35 a 140 V. Czyli ograniczając napięcie biasu jesteśmy w stanie uzyskać większe zniekształcenia z naszej lampy, aż do brzmień lampowych typu distortion. Tak więc bardzo fajne urządzenie, które może być wykorzystywane właściwie wszędzie i w instrumentach akustycznych, jak i w instrumentach liniowych, klawiszowych, modułach brzmieniowych i tak dalej. Tank Driver jest to z kolei moduł, który jest interfejsem dla pogłosów sprężynowych, czyli jesteśmy w stanie wykorzystać pogłosy sprężynowe z naszych wzmacniaczy gitarowych i przetwarzać sygnały, przepuszczając przez nasz pogłos sprężynowy, łącząc je tutaj za pomocą pętli efektowej w naszym Tank Drive'ie. Dodatkowo nasz Tank Drive posiada dwupasmowy korektor, dzięki któremu jesteśmy w stanie zmienić barwę naszego pogłosu sprężynowego, tak więc bardzo kreatywne narzędzie. Kolejnym urządzeniem jest Phase Cool Tool, które w zasadzie jest niczym więcej jak naszym phaserem, o którym wspominaliśmy, który nam się przewijał tutaj wśród naszych produktów. Czyli urządzeniem, dzięki któremu możemy analogowo przesunąć fazę w zakresie od 0 do 360 stopni w naszym torze sygnałowym, który jest procesowany przez niego. Pozostała funkcjonalność jest taka sama. Q3 EQ Coil jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Jest to pasywny korektor indukcyjny, który z racji bardzo dużej możliwości brzmieniowej został zaprojektowany w ten sposób, że dysponuje gotowymi krzywymi korekcji, spośród których możemy uzyskać ponad 10 tysięcy kombinacji barwowych. Polecam zapoznać się z instrukcją obsługi tego modułu, gdyż możliwości są imponujące. Pomimo to, że urządzenie posiada tylko trzy regulatory, jakby trzy przełączniki naszych filtrów gotowych, każde z potencjometrów ma 11 opcji krzywych do wyboru, które możemy łączyć ze sobą. Dodatkowo na wyjściu, ponieważ jest to korektor pasywny, nic nie podbijamy, czyli jesteśmy w stanie jedynie ograniczyć pasmo przetwarzane przez nasz korektor. Mamy na wyjściu
korekcję poziomu wyjściowego, dzięki któremu możemy tutaj skompensować sobie spadki sygnałów przetwarzanego korektora. Bardzo ciekawe urządzenie, szalenie kreatywne, bardzo muzykalne. Kolejnym urządzeniem jest aktywny reamper, także w postaci modułu serii 500. Jest to aktywny reamper, którego układy pracują także jak najbardziej w klasie A. Posiada symetryczne wejście, dwa wyjścia separowane galwanicznie, posiada funkcję odłączania masy, funkcję odwracania polaryzacji, regulację poziomu wyjściowego. Jesteśmy w stanie zrobić sobie ramping w połączeniu także z innymi modułami brzmieniowymi naszego systemu 500. EXTC jest to interfejs dla efektów gitarowych, czyli jest to moduł, dzięki któremu możemy w bezpieczny sposób zbuforować sobie sygnał naszej pętli efektowej, żeby ograniczyć zniekształcenia oraz przydźwięki połączeń niesymetrycznych, efektowych, wysokoimpedancyjnych efektów gitarowych oraz jakby zaimplikować je tutaj do tego naszego systemu do nagrania i w przypadku rampingu jesteśmy w stanie sobie wykorzystać je ponownie, kreując brzmienie, o które walczymy. Jak już jesteśmy przy produktach instrumentalnych, kolejną grupą są reampery. To jest X-Amp, czyli ten dokładnie, o którym mówiłem przed chwilą, aktywny reamper w postaci takiej właśnie mobilnej, który możemy wykorzystać zarówno jako moduł 500, zarówno jako takie urządzenie standalone. Funkcjonalność dokładnie taka sama jak w przypadku X-Ampa aktywnego. Zasilane urządzenie jest oczywiście fantomowo. ProRNP1 jest to najprostszy reamper radiala z pasywnym transformatorem. Jest to pasywne urządzenie z transformatorem. Jedno wejście z funkcją odłączania masy. Jest wariacja od tego ProRNP1, jest to JCR, jest to rozwinięcie myśli naszego ProRNP1. Mianowicie jest to urządzenie, które zostało zmodyfikowane dla Johna Cuniberti, znanego producenta, realizatora dźwięku, dla którego zastosowano specjalnie zmodyfikowany transformator. Polecam, na stronie Radiala jest film, dzięki któremu można sobie posłuchać różnic brzmieniowych pomiędzy tymi trzema różnymi reamperami Radiala. Różnica brzmieniowa jest zauważalna. Nie zdecyduję się powiedzieć, który z nich jest najlepszy. Każdy z nich procesuje dźwięk inaczej. Jesteśmy w stanie uzyskać troszeczkę inny efekt brzmieniowy. Dlatego ważne jest, żeby zapoznać się dokładnie z tymi produktami i dodatkowo posłuchać sobie, jakie możemy dzięki każdemu z nich osiągnąć efekty. EXTCSA jest to aktywny reamper w połączeniu z naszą pętlą efektową, czyli ma dwie dodatkowe pętle efektowe. Jest też aktywnym reamperem, dzięki któremu jesteśmy w stanie sobie podpiąć zbuforowane sygnały z naszych pętli efektowych i wykorzystać je do rampingu. Tak więc jest połączenie jakby X-Ampa oraz EXTCSA. Ostatnią grupą produktów, która się pojawiła w tym roku w zasadzie w ofercie Radiala, to są dystrybutory zasilania. Wiadomo jest, że w studio nagrań pracują urządzenia o bardzo dużej wartości. Są to urządzenia wrażliwe na spadki napięć, na skoki napięć, gwałtowne na przepięcia z sieci zasilającej. Radial postanowił wprowadzić urządzenia, które bazują na zabezpieczeniach warystorowych MOV. Są to oczywiście układy wysokiej jakości produkowane w USA. Urządzenie posiada 8 gniazd zasilających, a także gniazdo USB typu A do zasilania urządzeń mobilnych. Posiada także wspólny włącznik zasilania. Urządzenie już zostało docenione na targach NAMM tegorocznych.
wyróżnione nagrodą zarówno Power 1, jak i Power 2, dystrybutor zasilania, który dodatkowo ma wysuwaną listwę diodową, czyli umieszczając naszego Power 2 na samej górze szafy rakowej, jesteśmy w stanie wysuwaną listwą LED-ową oświetlać sobie nasze urządzenie peryferyjne przez wzmacniacze znajdujące się w tej szafie rakowej w dyskretny sposób. Na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Wiem, że pędzę strasznie, natomiast produktów Radiala jest mnóstwo i o wszystkich warto jest mówić i wszystkie warto jest poznać. Na koniec standardowo pokazuję listę kilku użytkowników Radiala, którzy być może są Wam znani, którzy być może też wpłyną na to, że chętniej spojrzycie na produkty bardzo wysokiej jakości, jakimi są produkty Radiala. Zapraszam Was do kontaktu z ekipą ProAudio AVT. Pierwsze cztery kontakty są to kontakty do naszych kolegów handlowców. Każdy z nich opiekuje się innym rejonem Polski. Na samym dole jest kontakt bezpośrednio do mnie. Jeżeli mielibyście pytania dotyczące produktów Radiala, jeżeli mielibyście jakieś zapytania dotyczące tych produktów, czy to od Was bezpośrednio, czy od Waszych klientów, zapraszam Was serdecznie, chętnie odpowiemy na Wasze pytania, pomożemy Wam w konfiguracji tych sprzętów. Zapraszam też na stronę myproaudio.pl, na Wasz kanał B2B, dzięki któremu będziecie mogli sprawdzić nasze stany magazynowe, dzięki któremu będziecie w stanie negocjować ceny, złożyć zamówienie zdalnie, bez konieczności pisania maili. Dziękuję Wam za dzisiaj. Zapraszam Was na kolejne webinarium, w którym pokażemy produkty przeznaczone muzykom z portfolio produktowego Radiala. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami. Zapraszam także na dalsze webinaria poświęcone wzmacniaczom brytyjskiej produkcji XTA oraz MC Kwadrat. W planach mamy też oczywiście przybliżenie Wam produktów kanadyjskiego producenta wysokiej klasy systemów nagłośniających Adamson. Tak więc zostańcie z nami, śledźcie naszą stronę, nasz profil na Facebooku. Na dzisiaj Wam bardzo dziękuję i zapraszam do kolejnych spotkań.